Dzień dobry, witajcie ostatniego dnia stycznia. Znajdujemy się w kościele ewangelickim księżnej Zofii w pokoju, skąd chcę Was dzisiaj pozdrowić, przywitać i zapraszam Was do wysłuchania haseł z modlitewnika z Biblią na co dzień, które na dziś zapisane są w księdze proroka Jeremiasza w 3 rozdziale 22 wierszu i w 1 liście Piotra w 2 rozdziale 25 wierszu, gdzie czytamy tak. Zawróćcie, synowie odstępni. Uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy. Przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś Panem, naszym Bogiem. I Nowy Testament? Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czy mąż może wybaczyć zdradę niewiernej żonie? Od takiego pytania rozpoczyna się 3 rozdział księgi proroka Jeremiasza, z którego pochodzi dzisiejszy starotestamentowy werset. Czy Bóg może wybaczyć zdradę swojej niewiernej oblubienicy, którą jest naród wybrany? O ile na pierwsze pytanie nie potrafimy odpowiedzieć, bo dotyczy ono tylko ludzi, a ludzie są różni. Jedni wybaczają łatwiej, inni trudniej. Niektórzy wcale nie potrafią wybaczyć. O tyle na drugie pytanie Jeremiasz odpowiada tak. Bóg wybacza. Bóg daje obietnicę, że znów będzie dokładnie tak samo jak przed zdradą. To, co dla mnie jednak najmocniej wybrzmiewa w całej tej perykopie, która zawarta jest w 3 rozdziale księgi proroka Jeremiasza, to, że przymierze, które przecież Bóg zawarł z Izraelitami wiele pokoleń wcześniej, jest reakcją dwustronną. Bóg wybacza, przyjmuje z powrotem, składa obietnicę tego, że będzie tak jak dotychczas. Jednocześnie mówi jednak, że Izraelici muszą dać też coś od siebie. Muszą włożyć w to przymierze własną skruchę i pokutę za grzechy, za swoją niewierność. Werset, który czytamy dziś w modlitewniku, jest odpowiedzią oblubienicy na wyciągniętą Bożą dłoń. Werset, który dziś czytamy w modlitewniku z Biblią na co dzień, jest tak jakby odpowiedzią oblubienicy na wyciągniętą Bożą dłoń i miłosierne wybawienie. Czytamy, oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś Panem, naszym Bogiem. Kościół, jako społeczność wszystkich wierzących, jest oblubienicą Chrystusa. Chrystusa, którego Bóg posłał na świat, jako wyraz swojego nowego przymierza z całym światem, nie tylko z narodem izraelskim. Byliśmy zbłąkani jak owce, jak czytamy w dzisiejszym nowotestamentowym wierszu. Ale Bóg w Chrystusie zawarł z nami nowe przymierze. To przymierze także jest reakcją dwustronną. Relacją dwustronną. Bóg wkłada w nie zbawienie z łaski. Bez mojej i Twojej zasługi. Co Ty w nie wkładasz? Co Ty dasz od siebie w relację z Chrystusem? Jedyne, co możemy Mu dać, to swoje życie i swoją wierność. Zachęcam Was do wspólnej modlitwy, która zapisana jest pod dzisiejszymi hasłami dnia. Zachęcam, abyśmy ją wspólnie wyśpiewali. Składam życie u Twych stóp, Tyś jedynie święty Bóg. Chcę wysławiać Cię, Tyś królem mym. Nie dorówna Tobie nikt,
jesteś pierwszy w życiu mym. To, co mam, oddaję Tobie dziś. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Kiedy potrzebuję Cię, zawsze wszędzie wspierasz mnie. Łaska Twoja dobra dla mnie jest. Ty nie zmieniasz nigdy się, wciąż ten sam, to dobrze wiem. Zawsze już będę wielbić Cię. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Bóg drogą jest, wyzwolił mnie. Nie muszę w strachu żyć, bo Jezus sam zwycięża wrogów mych. Bóg drogą jest, wyzwolił mnie. Nie muszę w strachu żyć, bo Jezus sam zwycięża wrogów mych. Bóg drogą jest, wyzwolił mnie. Nie muszę w strachu żyć, bo Jezus sam zwycięża wrogów mych. Bóg drogą jest, wyzwolił mnie. Nie muszę w strachu żyć, bo Jezus sam zwycięża wrogów mych. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Jezus, drogą w każdej chwili będę iść za Tobą. Amen.